Witam Państwa w Alei Gwiazd, czyli w miejscu, gdzie spotykamy nasze ulubione gwiazdy, muzyków, artystów, aktorów. Dzisiaj moim gościem będzie legenda polskiej muzyki, Grzegorz Skawiński. A Wy, czekając na rozmowę, już teraz możecie zastanowić, jakiej treści SMS-a przyślecie do nas, bo to, co napiszecie i wyślecie pod numer 7210, będzie pokazane u dołu ekranu. Pamiętajcie tylko, aby wcześniej wpisać słowo Aleja i postawić kropkę. No to zaczynamy. Choć na scenie jest od 30 lat, nie wiadomo o nim zbyt wiele. Na pewno wiemy, że lubi kolor czarny, ciemne okulary, że świetnie gra na gitarze i zawsze ma doskonale przystrzyżoną brodę. Lubi śpiewać o miłości i życzy wszystkim słodkiego, miłego życia. I dokładnie według opisu wygląda także i dzisiaj. Grzegorz Skawiński, zapraszam. Witaj, bardzo proszę. Opisałam Cię wcześniej, że lubisz kolor czarny, ciemne okulary, przystrzyżona broda. Wszystko się doskonale zgadza z tym wzorem, który stworzyłeś. Nie mogłem wypaść z roli dzisiaj też. Dzisiaj aczkolwiek także zrobię jeden wyjątek i uniosę na chwilę okulary, tak żeby wszyscy zobaczyli. Dobrze, że masz niebieskie oczy. Tak. Dobrze. Jest jeszcze jedna rzecz, która nie zmieniła się, jest taka sama, zgodna z tym, co powiedziałam, o miłości. Przyniosłeś do studia dzisiaj nową płytę, bo ona dzisiaj właśnie się ukazuje, prawda? Dokładnie. Nasze najnowsze dziecko, najnowsza płyta zespołu Kombi, pierwsza od 3 lat studyjny, nowy album premierowy o miłości. 10, moim zdaniem, fantastycznych piosenek, muszę zareklamować troszeczkę, każda inna i każda o miłości. Bardzo nowoczesna muzyka, bardzo otwarta na dzisiejsze czasy. Jest to stare Kombi na nowo. A jaka jest miłość według Kombi w 2010 roku? Bardzo zagmatwana. Jest to miłość w cyberprzestrzeni. Jest też miłość na plaży i wtedy, jak kolory tańczą w twoich oczach na przykład. Jest generalnie bardzo emocjonalna. Płyta jest emocjonalna i miłość jest taka według nas. Bardzo emocjonalna. Czasami te kolory są takie zdecydowane black and white, czarno-biało, a czasem jest troszeczkę takie ekry, jakby lekkie. Nie? Czyli tak jak w życiu, różne jak historie. W życiu, dokładnie, różne historie i każda historia taka, która mogłaby się nam przydarzyć, każdemu z nas. W sumie taka była koncepcja płyty, tak to wymyśliliśmy wspólnie z Bartkiem Tkaczykiem, Jackiem Cyganem, Bartkiem Bielgosiem i Adamem Tkaczykiem i Jackiem Gawłowskim, który płytę zrealizował, w sensie zmiksował. Jesteśmy zadowoleni z tego, bo nie ma na płycie żadnej zapchaj dziury. Każdy utwór to jest, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, piosenka, która jest udana po prostu. Czyli będą przeboje? Będą, no na pewno, tak? Nie wątpię w to. Bo czyli inaczej przecież nie byłoby sensu tego robić. Czyli latem będzie tak można już tańczyć przy waszych piosenkach? Można będzie tańczyć przy naszych piosenkach, a jest sporo do tańczenia, bo jest też kilka piosenek tanecznych, ale też i są utwory rockowe i lekko funkujące, także każdy z nich jest inny, żaden pomysł na utwór się nie powtarza. Jakaś przytulanka też się znajdzie? Jest przepiękna ballada. Zaczaruj mnie na życie całe, bo tylko z tobą zostać chcę. Niech wszystko będzie doskonałe, tak jak ty, gdy kocham cię. Po takich słowach to już myślę, że miłość tylko może rozkwitnąć. Dokładnie. Czy tworzysz piosenki, czy komponujesz w swoim mieszkaniu w Sopocie, czy masz jakieś inne ukryte miejsca, gdzie pracujesz? W zasadzie nie ma takich miejsc, gdzie one powstają. Powstają w najbardziej nieoczekiwanych momentach. A na przykład jakich? No nie wiem, no jestem na przykład na zakupach w supermarkecie i czasem zdarza się, że przyjdzie mi coś do głowy, więc szybko robisz? Chwytam telefon i biegnę gdzieś w jakieś ustronne miejsce i coś tam podśpiewuję, coś nucę, żeby po prostu nie zgubić tego, bo ta chwila czasem jak umknie, to już się nie wraca potem do tego. Przynajmniej w moim wypadku tak jest, strasznie trudno mi potem odtworzyć to, co miałem w głowie w danym momencie. A kto wie, może byłby to kolejny przebój, gdybym nie zapisał na przykład, to można byłoby go stracić, zgubić. Czyli tak. Może być tak, że w tle jakaś informacja o promocjach na dziale na przykład z serem, tak? W supermarkecie. Na szczęście to jest takie samo miejsce jak każde inne, ale oczywiście przyroda nastraja mnie wyjątkowo, że tak powiem, twórczo. Mhm. I straszne jakieś takie doładowanie mam wspaniałe, jak sobie gdzieś tam chodzę. Ostatnio stałem się szczęśliwym posiadaczem domku nad jeziorem. Na Kaszubach, Na Kaszubach, tak.
I bywam tam często i to jest takie miejsce, w którym na pewno będzie tam mnóstwo inspiracji. To czekaj, Grzegorz, o tym twoim miejscu na Kaszubach zaraz porozmawiamy, bo ono naprawdę jest magiczne, ale dwie rzeczy wcześniej. Powiedziałeś, że w supermarkecie robisz zakupy. Czy to znaczy, że ten facet, który porywa tłumy na scenie i śpiewa o miłości, po prostu robi sam zakupy i ma taką jakąś dzienne obowiązki codzienne? Staram się przede wszystkim żyć zupełnie normalnym życiem. Nie odgradzam się od społeczeństwa, od ludzi, od fanów w żaden sposób. No chyba, że są to koncerty z wielotysięczną widownią, co jest zrozumiałe. Że jest tam jakaś organizacja, ochrona i tak dalej. Na co dzień żyję sobie zupełnie normalnie, spokojnie. Umiem pozbijać skrzynkę rozbitą, umiem posprzątać mieszkanie jak trzeba też i ugotować też coś umiem, jak trzeba. Jak trzeba, ale tak. Nie palisz się do tego zbytnio. Palę się. Palisz się? Palę się. No to zaraz. To jakie jest danie specjalne? Najróżniejsza kuchnia włoska, tajska kuchnia, bardzo lubię różne potrawy właśnie. Mm-hmm. Nawet zdarza mi się czasem sushi robić, też potrafię, jak chcę. Mężczyzna wielu talentów. Proszę Państwa, jeżeli zdziwiło Was to, co powiedział Grzegorz, albo zaskoczyło, proszę wyślijcie do nas swoją uwagę, komentarz, opinię. Proszę pamiętać, że SMS-y wysyłamy pod numer 7120. Wpisujemy najpierw słowo aleja, stawiamy kropkę, a dalej już wpisujemy tę treść, którą chcecie się z nami podzielić. Będziemy bardzo radzi, widząc na ekranach telewizorów to, co piszecie, co sądzicie o moim gościu. Mam nadzieję, że będą to same pozytywne rzeczy. I myślę również, że z niecierpliwością, podobnie jak ja, czekacie na jego płytę. Dodam tylko, że wysyłając SMS-y będziecie mogli grać o telewizor, o laptop i o 3000 zł. Grzegorz, to teraz chciałabym zapytać o taką kwestię, która może być nieco drażliwa. Wiem, że twoje kompozycje są uwielbiane przez ludzi. Wiadomo, całe sale zapełnione waszymi fanami. Ale krytycy czasami potrafią ocenić je dość surowo. Jak się w tym odnajdujesz? To znaczy, bardzo prosto. W ogóle nigdy nie tworzyliśmy naszej muzyki z myślą o krytykach, bo oni nie kupują naszych płyt, dlatego mówiąc krótko, ich opinie dla nas, nie powiem, że są nieważne, są mniej ważne. Dla nas najważniejsza jest opinia naszych fanów, czyli tych, którzy są odbiorcami naszej muzyki. Do nich adresujemy, nie przejmujemy się krytyką. Gdybyśmy się nią przejmowali, to byśmy już 30 lat temu przestali grać. Myślę, że w tym sensie krytycy kompletnie nie mają racji w ogóle, bo Kombi to jest dobry zespół, ONA to był świetny zespół, tamto Kombi też był bardzo dobry zespół, starsze. Mhm. Także jakoś dajemy sobie radę. Mało jest w ogóle osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak trudno jest przetrwać tak długi okres na rynku i gdzieś tam nie spaść do trzeciej ligi, czy utrzymać się. Jest to znacznie trudniejsze niż osiągnięcie sukcesu tak jednorazowo, zabłyśnięcie tak. I zgaśnięcie. To jest ogromna praca, wiele wyrzeczeń, ale to są wyrzeczenia przyjemne, bo w naszym wypadku jest tak, że cel po prostu uświęca środki. A ponieważ lubimy grać, lubimy koncertować, lubimy nagrywać płyty, lubimy to robić, więc póki jest to możliwe, to póki jeszcze widz choćby jeden został, a jest ich na razie wielu, więc mamy dla kogo grać i to jest rzecz najważniejsza. Gramy tylko i wyłącznie dla tych ludzi.